piątek 29 października w Przytuli w Brennej przypomniano, jak kiedyś wyglądało tradycyjne kiszenie kapusty. Jak to było hańdowni u nas w chałupie, jak to się robiło, każdy miał jakąś swoją rolę do spełnienia podczas tego, no i z tego była kapusta na całą zimę i do tego się dokładało kite ze świni i była zima udana. Jestem o tym w 100% przekonany, że są jeszcze takie chałupy, kiedy ta tradycja jest podtrzymywana i kultywowana, na pewno gdzieś tam po Gruniach, a nawet tutaj blisko, bo po sąsiadach wiem, jak się robi, dalej tak kapustę ludzie kiszą. Kiszenie stanowiło prawdziwy rytuał, w którym brała udział cała rodzina, a nawet znajomi czy sąsiedzi. Praca przy kapuście była więc często pretekstem do spotkań, rozmów, śpiewów i tańców. Tak też było i w Przytuli. Mamy takie czasy, że w społeczeństwie zatraciła się ta chęć spotkania się przy różnych okazjach, takich choćby prostych, jak kiszenie kapusty, świniobicia się kiedyś robiło, zbierało się ziemniaki i tak dalej. I ludzie potem siadali do stołu, sąsiad z sąsiadem, rozmawiali, cieszyli się. No, myślę, że to ma główny sens, żeby ludzi namówić do tego i żeby powrócili do tych tradycji, zwyczajów, które kiedyś były na dniu normalnym. Kiedyś nie trzeba było dzwonić do sąsiada i się umawiać, tylko się przychodziło i się robiło. Robił jeden sąsiad coś, przychodził drugi, mu pomagał, potem temu to odrobił i tak cały czas było. Chętnych do deptania czy krojenia kapusty nie brakowało. W wydarzeniu wziął udział również wójt gminy Brenna Jerzy Pilch. Dotykałem i krążenia, dotykałem i deptania kapusty, no i potem kosztowania tej kapusty, bo rzeczywiście ona smakuje wyjątkowo, jeżeli serce się wkłada w tą piękną tradycję. Ta tradycja w tym budynku ma szczególne znaczenie, bo jest miejscem edukacyjnym, ale też miejscem, którym sentymentalnie wracamy do tożsamości, do korzeni, ratując obyczaje. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, x.pl, Marta Szymik-Telesz.